zemsta teściowej w półfinale PZU Cup z PZU Poznań, który tym razem w całych białych strojach. Po tych dramatycznych karnych, które wygrali w ćwierćfinale z drużyną z Łodzi, zmienili kostiumy. I atakują. Teściowej w ataku. Dawaj Tomku, dawaj, chodź, chodź! Oddany strzał zaprzepaszczona, raczej zniweczona przez obronę przeciwnika. Teściowej zaczyna tak jak w ćwierćfinale, straty gola w pierwszej połowie. Zagranie trochę bezmyślne. Próbuje tutaj założyć atak pozycyjny. A PZU Poznań prowadząc już się nie bardzo spieszy. Mamy tutaj dowód, że nie było autu, teraz też. Teraz groźna sytuacja, ale bramkarz na posterunku miał mało miejsca na wykonanie jakiegokolwiek zwodu, musiał strzelać. Ładna obrona bramkarza i soczysty strzał drużyny z Poznania. Jest, jest, jest!
Kiem Zatościowej. Oj, 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 teraz mieli wielką szansę, ale nie trafił w piłkę napastnik. Tak to nie pomyłka, piłka przeleciała na drugie boisko. Poznań, dogodna sytuacja, niewykorzystana. Teściowej. Pozytu Poznań w ataku, ale ta akcja została właśnie przerwana. Pomoc medyczna. Dębsta Teściowej po takim lajtowym rzucie wolnym rozpoczęła grę. Koniec pierwszej połowy. PZU Poznań prowadzi 1-0 z Zemstą Teściowej w półfinalu PZU Cup edycji 2013.